Witajcie, Ancymony, jestem Mati i nie mam kompletnie scenariusza na ten odcinek. Pomyślałem w ogóle, że możemy zrobić taki krótki film. Nie mam pojęcia, czy będzie on trwał 10 minut, 7, 5 czy 8. Natomiast chciałem zrobić taki krótki, szybki film. Tak, mimo wszystko, w którym postaramy się komuś pomóc. Ostatnio było dużo gnoju w ogóle na YouTubie, w internecie. Było dużo gnoju przez ten cały rok, więc sobie pomyślałem, że czasem można zrobić coś takiego, co ewentualnie później będzie można tylko linkować, ewentualnie co rok do tego wracać, najlepiej w sumie codziennie wracać, nawet nie do mojego filmu, tylko do tego, co dzisiaj wam przedstawię. Będziemy pomagać poprzez klikanie i zachęcę was do tego. Ja wiem, że są oczywiście przeciwnicy tego, że to nie działa, albo że to działa w bardzo, bardzo, bardzo małym stopniu. Aczkolwiek pomyślałem sobie, że ostatnie te wyświetlenia są naprawdę spore, jest was tutaj naprawdę dużo, więc nawet jeśli te pomaganie będzie malutkie, to zawsze coś. A jeśli będziemy to robić codziennie, to już w ogóle będzie petarda. Pierwsza strona, moi drodzy, to bolonik.pl. Jest to spełnienie marzeń chorych dzieci z całej Polski. Klikaj i pakuj prezent, a gdy osiągnie on 100%, wtedy ma wymarzony upominek, powędruje do podopiecznych fundacji Mam Marzenie. Jest to już 14 prezent, 14 marzenie. Tak jak mówię, no klikanie, tu mam oczywiście od razu postęp, ja już swoje kliknąłem i was do tego również zachęcam. Następna strona to pajacyk.pl i myślę, że gdzieś się już wam to mogło obić o uszy. Klikając na pajacyk, pomagamy finansować dożywianie dzieci w szkołach i świetlicach. Ja oczywiście tutaj klikam i mam już dzisiaj, tylko dzisiaj 14 482 osoby, które kliknęły tego pajacyka, również zachęcam. Dobryklik.pl i o tej stronie słyszę po raz pierwszy i tutaj mamy napisane: pomóc, kliknij i odsłoń cegiełkę. Każde odkrycie obrazka to 10 groszy na zbiórkę. Każde odsłonięcie się obrazka na rzecz wybranej zbiórki się pomaga. Przekazywane jest 10 groszy, klikaj codziennie. Pierwszy raz będę klikał, więc nie wiem. Aha, okej, po prostu klikamy. Tak, sygnalizacja świetlna, oczywiście tutaj łącznie ze wszystkim. Coś oczywiście również tutaj nie zadziało. I kominy jeszcze muszę zaznaczyć. Dobra. Okej. I mamy od razu, poza tymi 10 groszami, mamy jeszcze link do wpłacenia. No wpłacenia jakiejś tam kwoty, którą chcę przeznaczyć. Zachęcam. Kolejna strona to zwierzoklik.pl i działa to, ta strona na takiej samej zasadzie jak dobryklik.pl, tylko tym razem ze zwierzątkami, tym razem każde odkrycie obrazka to 5 groszy. Także klikamy, oczywiście klikamy przejście dla pieszych w celu weryfikacji. Możemy również wpłacić darowiznę. Kolejne 3 strony również skupiają się na zwierzątkach. Możemy kliknąć w miskę, tak jak tutaj na stronie PM Miska albo pustamiskarko.pl. Mamy zbiórka na burka, dzisiaj już kliknąłem. I mam oczywiście OLX.pl, gdzie możemy nakarmić i kociaki, i psiaki. Na przykład tutaj klikamy Hektora i mamy 100%. Proszę bardzo, kliknęliśmy, już ktoś wcześniej pewnie kliknął. Także, moi drodzy, zachęcam na wszystkie strony, które przed chwilką podałem, zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i psiaków i wszystkich innych zwierząt potrzebujących. Dzięki wam dowiedziałem się również o stronie freerice.pl. Jest to fundacja, która wspiera osoby głodne w momencie, gdy my wykonamy jakiś tam quiz. I również pierwszy raz będę wykonywał ten quiz i zobaczymy, co dalej. No to zobaczymy w ogóle, jak to będzie wyglądało. Fail means unsuccessful. Tak jest. Już? A, dobra, kolejne. Difficulty means trouble. Handgun. Okej, okay. Aha, i zapomniałem tutaj miskę ryżu, okej. Okay. False means untrue. Okej, okay, lecimy dalej. Car means automobile. Okej, okay, czyli będzie 10 pytań z tego, co widzę. Explode means burst. Dobrze, 40. Cable means wire. Okej, okay, teraz mieliśmy ryż, teraz mamy jakieś tam warzywka, fajnie. Creep means... try nie, rhymes be delighted, crawl, creep, ojojoj, nie wiem, nie, ha, crawl, tak właśnie myślałem, będę miał kolejną szansę, mam nadzieję, small means little, mamy 60, ale się, ej, reporter means news person, 70, ale nie mamy warzyw tutaj, erase means rub out, 80, reply means respond. Widzicie? To z czegoś jeszcze można nauczyć. Fragile? Ty, co to znaczy fragile? No nie pamiętam. Dobra, moi drodzy, bo okazuje się, że mógłbym siedzieć. Dowiedziałem się, że te 300, które jest tutaj na dole, to jest 300 ziarenek ryżu. Także za każdą dobrą udzieloną odpowiedź mamy 10 ziarenek ryżu.
przekazane dla potrzebujących. I last but not least, moi drodzy, jak mówią Amerykanie, to apka My Pet Story, na którą możemy się zarejestrować. Są to ogólnie kupony rabatowe, jeśli chcemy coś swojemu psiakowi kupić. Możemy tutaj dodać, kiedy miał szczepienie jakieś tam przeciwko chorobom zakaźnym, kiedy miał szczepienie przeciwko wściekliźnie. Logując się codziennie, zapełniamy miskę w tym momencie dla Fundacji Azylu pod Psim Aniołem. Wystarczy się zalogować i mamy tutaj 76 na 1000. Więc dzisiaj jestem tą 76 osobą. Wystarczy się zarejestrować, logować i tyle. Także chyba tyle. Nie mogę powiedzieć tyle i aż tyle, bo wystarczy kliknąć. I tak jak powiedziałem na samym początku, wiem, że znajdują się przeciwnicy, którzy mówią, że to w ogóle nie działa, albo że działa to w bardzo małym stopniu. Natomiast nawet jeśli jest to mała pomoc, to jest to zawsze pomoc. I ja wam dam link do tego wszystkiego, co wam przed chwilą pokazałem, w przyjętym komentarzu. Pomoc.pl pisane przez 2OO. oomyocy.pl, to wycinam i wam tutaj wkleję, ponieważ tutaj macie prawie wszystkie te organizacje, fundacje, które dzisiaj wam pokazałem. Mamy Pajacyka, mamy Okruszek, mamy Dobry Klik, mamy Polskie Serce. Polskie Serce z tego co trzeba nie działa. Mamy Karmimy Psiaki, mamy Pusta Miska, mamy Zbiórkę na Burka, Zerwij Mi Łańcuchy, Piękne Anioły, Skarbiec. Więcej pomocy wystarczy klikać i tyle. A poza tym freerise.com, na której możemy przelać poprzez klikanie ziarenka ryżu, oraz My Pet Story, gdzie możemy wspomóc głodne psiaki. I tyle, moi drodzy. Są święta. Nawet jeśli ktoś w to nie wierzy, niech kliknie. Chociaż w coś. Chociaż w tej ziarenka ryżu. Tak na święta. A niech ma. Niech mają. Nawet jeśli to nie działa, niech kliknie. Tak, tak po prostu. Jak pod tym filmem będzie na przykład 100 tysięcy wyświetleń i chociaż połowa by kliknęła, to było 50 tysięcy kliknięć tylko z tego filmu. I już się robi więcej kliknięć. I więcej pomocy. I tyle. I nie będę mówił o jakich lajkach, subskryberach albo duże Instagram, coś tam. Nie, moi drodzy, żadnych lajków, żadnych subskrypcji. Po prostu klikajcie to zamiast tych lajków. Tak jak za dobrych starych czasów, kiedyś robiłem taki fragment w swoich starych filmach, że nie klikaj lajka, kliknij pajacyka. Zróbmy tak pod dzisiejszym filmem. Nie musicie nic klikać, nie musicie nic pisać, chociaż to będzie robił aktywność i więcej osób się dowie, nieważne. Klikajcie linki, które macie w przypiętym komentarzu. Pamiętajcie, co złego to nie ja. Trzymajcie się, cześć, bye.